Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Myślę, że czas najwyższy na to, żeby na filmach filmowych Projekt Masaż pojawiły się elementy autoterapii, tak żebyście mogli też zadbać sami o własne zdrowie, a niekoniecznie udali się do jakiegoś specjalisty. Będzie to ćwiczenie, które pozwoli Wam trochę zwiększyć mobilność odcinka szyjnego kręgosłupa, które będzie bardzo fajną metodą profilaktyki. I w momencie, kiedy czujecie, że już coś jest nie tak, ta sztywność się zwiększa, próbujecie na przykład odkręcić jadąc samochodem głowę do tyłu i coś nie gra do końca. Kiedy czujecie, że przy tych wszystkich ruchach już jakieś tam dziwne odgłosy z tego naszego kręgosłupa szyjnego się wydobywają, to też informacja, że może warto zadbać od czasu do czasu właśnie pod kątem choćby samej autoterapii. Dużo osób zna ćwiczenia izometryczne, które wzmacniają mięśnie budujące nasz kręgosłup szyjny, oplatające go od tyłu, boku, przodu, z każdej możliwej strony. Natomiast my dzisiaj popracujemy sobie nad mobilnością, nad zwiększeniem zakresu ruchu i wykorzystamy do tego mechanizm znany z rozluźnienia mięśnia powięziowego, który będzie oddziaływał na mechanizm receptory umiejscowione w powięzi powierzchownej. Bardzo dobrze się składa, gdyż sam czuję, że w moim odcinku szyjnym mogło być trochę lepiej. Nie jest to jeszcze ból, ale już jest taka sztywność, więc Wy też nie czekacie czasami na ból, ale po prostu gdzieś w miejscu pracy postaracie się te kilka prostych ruchów wykonać. Zaczniemy sobie od pracy z przodem szyi, mięśniami głębokimi też, powięzią powierzchowną, z wszystkim co mamy tutaj, oplata nasze gardło od boku, przed gardłem, za gardłem, tych mięśni jest naprawdę bardzo dużo. Więc pracujemy sobie z tym, gdyż dużo osób ma problemy z tak zwaną protrakcją głowy i te mięśnie po stronie przedniej są często zablokowane w schodzeniu, więc postaramy się je uwolnić. Zacznijmy od tego, że zegniemy odcinek szyjny. Postaramy się zrobić to segment po segmencie, więc próbujcie zrobić tak, jakbyście zawijali się na szpulkę od górnych segmentów szyjnych do dolnych, tak żeby dotknąć brodę do klatki piersiowej, o ile jest to możliwe. Następnie przykładacie rękę do mostka, na mostek. Pociągamy tkankę dołu, a później powoli odwijamy się dolne segmenty środkowe, górne, wykonując wyprost. I będziemy czuć, że tutaj te tkanki nam się powolutku rozciągają, że jest takie ciągnięcie. I to ćwiczenie powinno trwać minimum minutę, aż poczujemy, że te tkanki nam powoli zaczynają odpuszczać. To był ruch, gdzie wykonywaliśmy czysty wyprost. Natomiast już podczas tego ruchu możemy poczuć, że bardziej czujemy ograniczenie z lewej strony albo bardziej z prawej strony. Jeżeli chcielibyśmy pracować na przykład ze stroną lewą, to wtedy robimy zgięcie boczne, rotację, tak jakbyśmy chcieli patrzeć się na lewą pachę. Wtedy skracamy sobie tkanki bardziej po lewej stronie. Wklejamy się też lekko po lewej stronie, jesteśmy po lewej stronie mostka. Pociągamy to w dół i do boku. I następnie po przechodnej wykonujemy wyprost, zgięcie boczne w stronę przeciwną i rotację w stronę przeciwną. I w tym momencie rozciągam sobie tkanki po stronie lewej i też czekam, aż mi się zacznie to rozluźniać. I powinno trwać to minimum minutę. Od minuty do 3 minut. Powolutku czekam. I te ciągnięcie na początku może być znaczne i ono powoli będzie się rozluźniało. Analogicznie strona przeciwna wykonuje skłon boczny w stronę prawą, zgięcie, rotację w stronę prawą, skracam tkankę w stronie prawej, jestem w prawej stronie mostka i następnie powoli rozciągam w stronę prawą. Opracowaliśmy przód, opracowaliśmy stronę przednią po lewej stronie, przednią po prawej stronie, teraz zajmiemy się całym bokiem tutaj, czyli tam mięśniem czworobocznym, mięśniem pochyłym tylnym, trochę też środkowym, więc będziemy pracowali praktycznie cały bok odcinka szyjnego i częściowo kark. Zrobimy to w ten sposób, że jeżeli wyciągniecie prawą rękę do dołu, to rozciągamy sobie te struktury i teraz możemy wykonać taki mechanizm, gdyż robimy zgięcie boczne w stronę prawą, będziemy się teraz opracować prawą stronę naszej szyi. Ściągamy sobie te tkanki, przyklejamy się do mięśnia czworobocznego, ściągamy to w dół, pomagamy sobie ściągnięciem ręki w dół, a następnie wykonujemy czysty ruch zgięcia w stronę przeciwną, czyli w stronę lewą. I czuję, że tutaj ciągnie cała moja prawa strona i tak samo analogicznie czekam sobie minutę minimum,
aż ta tkanka zacznie powoli puszczać. Nie ma tego robić co na siłę, nie ma tego robić co na szybkość, nie przyspieszamy sztucznie tego ruchu. Powoli czekamy, aż te tkanki zaczną się rozluźniać. Ok. Możemy robić to też przez długą dźwignię, czyli ręka będzie zjeżdżała do strony, znaczy do dołu, następnie głowa pójdzie w stronę przeciwną i tutaj delikatnie, nie siłowo będę pomagał sobie ręką do jeszcze większego zgięcia bocznego. Głowa do strony lewej, ręka do dołu, rozciągam tkanki po stronie prawej. Mogę sobie dorzucić delikatne zgięcie, wtedy będę bardziej rozciągał tył, albo delikatny wypust, wtedy będę rozciągał bardziej tkanki po stronie przedniej. I tak samo czekamy sobie minutkę. Druga strona byłaby analogicznie, bo to jest ta strona, która wymaga od mnie trochę naprawy, więc można sobie poczekać, aż te tkanki zaczną powoli się rozluźniać. Nie jest to dobre ćwiczenie w sytuacji, kiedy problem, na przykład wstaliście rano, pojawił się ból i wy za wszelką cenę chcecie to rozciągnąć. Jesteście w takiej ostrej fazie, dlatego że rozciąganie może powodować to, że będziecie docywali wrzeciątka mięśniowe, które w tej sytuacji będą jeszcze bardziej bodźcowane i jeszcze większe napięcie wytworzycie, ale w sytuacji, gdy poczujecie, że to już powoli zaczyna odchodzić, to wtedy możemy się pobawić. Jak mówię, to jest ćwiczenie bardzo dobre pod kątem profilaktyki, nie w stronę ostrych. Jest duży problem, idźcie do fizjoterapeuty, masażysty. Jest problem nieduży, ale chcecie, żeby ta mobilność się poprawiła, to wykonujemy sobie oczywiście to w domu, najlepiej codziennie. Został nam tył naszej szyi, czyli głębokie mięśnie rotujące, prostopadłe kącik naczelnego, mięśnie podkładające głowę szyi. Znowu tego trochę tam jest. I teraz tak, jak to będzie wyglądało? Wykonuję oczywiście wyprost, żeby skrócić tkanki. Znowu mogę zacząć sobie od górnych segmentów szyi, czyli powolutku zresztą górna szyja, środkowa, tylna. Następnie wklejam się rękoma na początku na górę odcinka szyjnego i powoli zaczynam wykonywać zgięcie przez rozciąganie struktur. Czuję ciągnięcie, mogę pozostać. Następnie idę dalej i tak samo. Próbuję zrobić maksymalne zgięcie do maksymalnego rozciągnięcia, czyli głowa do broda do klatki piersiowej. I wykonuję sobie taki masażyk, będąc po jednej i drugiej stronie wyrostków kolczystych, czyli tych najbardziej wystających części kręgów szyjnych. Od tego kręgu szyjnego i tak naprawdę możecie zjechać bardzo nisko, nie tylko do szyi, ale nawet do górnego odcinka piersiowego. Jeżeli jesteście w stanie tymi rękoma sięgnąć nisko. W pewnym momencie czuję rozciąganie i czekam, aż te tkanki zaczną puszczać, czyli mi na przynajmniej taką minutkę. Ale tutaj wystarczy zrobić się bardzo powolny ruch, jednocześnie wykonując taki automasaż po jednej i po drugiej stronie wyrostka kolczystego. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że takie krótkie filmy związane z autoterapią bezpośrednio z naszego gabinetu Projekt Masaż będą pomocne, szczególnie dla osób, które chcą troszeczkę zadbać o siebie i na zasadzie prostych ćwiczeń poprawić swoją ruchomość, swój zakres ruchu, swoją świadomość ciała i mieć jakieś tam umiejętności związane z automasażem, które możemy wykorzystać sami, ale też instruować naszych pacjentów, jeżeli zajmujecie się terapią masażem. Więc bardzo proste ćwiczenie. Im te ćwiczenie jest prostsze, to większa szansa, że ktoś się w ogóle zrobi. Dzięki za uwagę, spodziewajcie się więcej ćwiczeń związanych z automasażem, z autoterapią i do zobaczenia w następnym tygodniu.